Ja mówię szczerze, co myślę. Dobrze, no to mi to powiedz, szczerze, podejdź kiedyś. Ale po co? Po co? Jesteś osobą publiczną, wypowiadam się na twój temat w internecie, bo jesteś osobą publiczną. Ty możesz mówić na mnie cokolwiek chcesz. Nie jesteśmy kolegami i nie będziemy. No właśnie, dlatego po prostu do mnie podejdź i do mnie powiedz, patrz, po co mówisz to w internecie, jak mógłbyś... Bo jestem w internecie, ale ja nie chcę wyjaśniać, ja komentuję. Nie, ja nawet nie wiem, kim jesteś, więc ty... Nie płacz. Nie tak mieliśmy zacząć tą rozmowę. Daj łapę, bo ja tu się z tobą mocno zgodzę. Kto cię zdenerwował? Czyżby ten gość tam? Tak, dokładnie, k***a, tamten. A my go p***ą tutaj z cepem, to bym k***a zniósł z powierzchni ziemi. Liczę to gawkę już, kurwa. Pierwszej rundy. Kurde, co on ci pokazuje, stary. Co mi pokazuje? Dwa mikropenisa. No. Dziewczyny już powiedziały, jakiego masz, ty malutkiego. No, dziewczyny ci powiedziały. Szybciki ci kupię, ty, na galety. Ty, a zabawny jesteś, sam to wymyśliłeś, człowieku? Gdyby to nie był Bentley, to bym inaczej odpowiedział po swojemu, ale to jest Bentley, to muszę bardziej elokwentne wypowiedzi dawać. A co pani komentuje? A coś pani się nie podoba, czy co? Słuchaj, też swoją żonę ogarnię, bo ja tutaj... Nie proszę do mnie nie mówić swoją żonę. Ale no jak się pani się zachowuje? Wie pan, to zrobimy zaraz wywiad? Ale bez przesady. Ale to każdy czeka i stoi, a pani jest wyjątkowa, że muszę do pani zapierdolić na wywiad? Ale a o co chodzi? Czy przez mu... Coś pani jeszcze nie pasuje, czy coś? Nie? Ale coś, widzę, że coś się jeszcze nie podoba. Ale no nie, no słuchaj, czemu tak dopuszczasz do takiego czegoś? Ale no jak nie dopuszczę? No pozwalasz na takie coś? Ale ja nie mówię do pani, ja rozmawiam z pani mężem. To jest szefowa portalu. To jutro pani tutaj nie będzie robiła wywiadów, ja dopilnuję tego. Chyba w gale pani sobie nie popracuje. Zadamy też frajerski numer. Obiecałem komuś wywiad i dotrzymuję sobie, że zrobię, ale kurwa jest kolejka. Tak. Mówi się z tobą, to jestem osobą honorową, kurwa, idę i robię z tobą wywiad, tak? A ona, że ile ona już czeka, a co, kurwa, księżniczka jeszcze co? I tyle w temacie, nawet nie chcę mi się do kurwa tego drążyć, bo to jest, się wyprawia, to jest kurwa śmiech na sali. Ja wiem, że z wami wiesz, że o mojej pierwszej zacząłeś. To co PS? O mojej pierwszej. No widzisz, zobaczysz, ale nie, zobaczysz w piątek, nie odezwiesz się słowem, bo będzie tu tyle ludzi. O Jezu! Ale też mogę ci podejść i chodź. Też mogę podejść. Dobra. No to chodź. No właśnie. To miałeś tam okazję. Dobra, w sobotę na dziurę zostaje i lecimy w balet, nie? Czemu ty atakujesz swojego rywala na kilkadziesiąt godzin przed walką? Koleżanko, proszę wyjść, bo to nie jest twoja sprawa, nie? Po co tutaj stoisz? No po co? No i słabe. No i co z tego? A dobra, ty co? Dymy. Oni sobie przygotowują gadki manipulacyjne na tą młodzież. No to jak wleciałem do niego, zaraz mu wypi***a jeszcze. No to chodź. No masz okazję. No co jest? Spotkamy się. Chcę się przekonać. Jak mucha. Wracałem do rozmowy? Słucham? Wracałem do rozmowy. Słucham? Wracałem do rozmowy. Słucham?